Z minuty na minutę robi się coraz zimniej. Temperatura błyskawicznie spada poniżej zera i choć nie ma śniegu, zimno staje się nie do zniesienia. Na ziemi, trawie i drzewach pojawia się szron, a na zbiornikach wodnych w zastraszającym tempie tworzy się warstwa lodu. Ludzie na całym świecie, trzęsąc się z zimna, zwracają oczy ku niebu i nie mogą uwierzyć w to, co widzą. Słońce zrobiło się dwa razy mniejsze. Wygląda teraz jak maleńka plamka w oddali i nie nagrzeje już Ziemi. Ale najgorsze jest to, że na przerażonych mieszkańców planety leci z nieba ogromna płonąca skała, której zderzenie z planetą bez wątpienia wyrządzi ogromne szkody. No dobra, wróćmy do rzeczywistości. Ziemia znajduje się w idealnym miejscu Układu Słonecznego. Nie leży ani zbyt blisko, ani zbyt daleko od Słońca, dzięki czemu panująca tu temperatura jest nie tylko znośna, ale całkiem przyjemna do życia. Druga planeta w naszym Układzie Gwiezdnym, Wenus, często bywa nazywana przez naukowców złą bliźniaczką Ziemi, a to dlatego jest tak niemiłosiernie gorąca i nieprzyjazna, że nie nadaje się do życia. W jej atmosferze unoszą się gęste chmury, z których padają kwaśne deszcze, a gazy cieplarniane podwyższają temperaturę na powierzchni do zabójczych wartości. Ale nawet gdyby na Wenus było inaczej, to i tak nic by tam nie przetrwało, ponieważ znajduje się zbyt blisko Słońca. Wszelkie źródła wody w stanie ciekłym momentalnie by wyparowały, nie dając życiu żadnych szans na rozwój. Po drugiej stronie Ziemia ma za sąsiada Marsa. Planeta znajduje się dość daleko od Słońca, przez co jest zimna i niezamieszkała. Temperatury na jej powierzchni spadają poniżej zera i nigdy nie ociepla się tam na tyle, by woda na dłużej pozostała w ciekłym stanie skupienia. Już nie wspominając o braku atmosfery, która na Ziemi zapewnia powietrze do oddychania. Gdyby więc nasza planeta oddaliła się lub przysunęła bliżej Słońca, jej temperatura odpowiednio wzrosłaby lub spadła. Kilkaset kilometrów nie zrobiłoby większej różnicy. Orbita, po której Ziemia krąży wokół Słońca, nie jest równa, więc tak czy inaczej w ciągu roku zbliżamy się i oddalamy od naszej gwiazdy. Dopiero odległości rzędu milionów kilometrów przyniosłyby większe zmiany. I tak jak pokazałem Wam na początku filmiku, gdyby nasza orbita tak bardzo się przesunęła, Słońce wydawałoby się o wiele mniejsze. Temperatury nie spadłyby od razu w momencie oddalenia się od gwiazdy, ponieważ planeta nadal trzymałaby ciepło, ale wraz z nadejściem kolejnej zimy zapanowałby wieczny chłód. Oceany pokryłyby się lodem, a ogólny poziom wód by się obniżył. Doszłoby do tego, że lód odbijałby więcej energii słonecznej z powrotem do atmosfery i przestrzeni kosmicznej, nie pozwalając planecie zachować niezbędnego ciepła. Więcej lodu oznacza też mniej pary wodnej w atmosferze. Ona również zatrzymuje ciepło, tworząc chmury, a więc im zimniej, tym mniej opadów. Zimno i brak deszczu doprowadziłby do obumarcia roślin, więc dookoła szybko tworzyłyby się lodowate i jałowe krajobrazy. Porośnięte pozostałyby jedynie brzegi rzek, ale i tak nie na długo. Strumienie też w końcu zamarzłyby lub wyschły na skutek utraty dostępu do swoich źródeł, czyli jezior i mórz, które oczywiście też pokryłyby się lodem. Zniknęłyby wszelkie rozwijające się w pobliżu formy życia. Najpierw roślinność, a wraz z nią wszystko inne. Rośliny są źródłem pożywienia i powietrza, a bez nich Ziemia zamieniła się w zamarznięte pustkowie. A ta płonąca skała, o której wspominałem na początku, to asteroida, która wynurzyła się z przestworzy, kiedy przesunęła się nasza orbita. Jowisz, największa planeta Układu Słonecznego, działa jak naturalna tarcza chroniąca przed kosmicznymi skałami. Ma tak ogromną masę, że większość asteroid grzęźnie w jego polu grawitacyjnym i spada na powierzchnię. Na Jowiszu nie istnieje życie i jest zbudowany z gazów, więc wszelkie kosmiczne odłamki znikają w nim bez śladu. Niektórym jednak udaje się ominąć Jowisza i wówczas na drodze staje im Mars. On również spełnia pewne funkcje obronne. Wraz z Jowiszem utrzymuje w ryzach unoszący się między nimi pas planetoid. Połączona masa obu planet tworzy pole grawitacyjne, które nie pozwala asteroidom na swobodne dryfowanie i zderzanie się z innymi obiektami. Gdyby między nami a pasem planetoid nie było Marsa, roje meteorów byłyby dla nas bardziej powszednie niż zwykłe deszcze. Załóżmy, że Ziemia zastąpiła Marsa na orbicie i znajdujemy się teraz miliony kilometrów dalej od Słońca. Masa Ziemi jest zbliżona do masy czerwonej planety, więc pas planetoid pozostałby nienaruszony. Ale temperatury by spadły i wkrótce wszelkie formy życia przestałyby istnieć.
Ale gdyby Mars został tam, gdzie jest, a Ziemia znalazła się obok na jego orbicie, to doszłoby do katastrofy. Nie ma szans, żeby obie planety krążyły wokół Słońca z taką samą prędkością, ponieważ mają inne masy. W pewnym momencie doszłoby do ich zderzenia, a biorąc pod uwagę ich prędkość, obie pękłyby i roztrzaskały się na kawałeczki, być może tworząc przy tym nowy pas planetoid w Układzie Słonecznym. Sytuacja wcale nie wyglądałaby lepiej, gdyby Ziemia zbliżyła się do Słońca. Oprócz tego, że nasza macierzysta gwiazda wyglądałaby jak olbrzymia, bezlitosna kula ognia, jej ciepło doprowadziłoby do roztopienia lodowców, przez co poziom mórz gwałtownie by się podniósł. Woda zalałaby większą część kontynentów i zajmowałaby znacznie większą powierzchnię, co oznaczałoby większe pochłanianie ciepła. To z kolei jeszcze bardziej podwyższyłoby temperatury. Poza tym wielkie zbiorniki wodne parowałyby jak szalone, uwalniając do atmosfery ogromne ilości pary wodnej i dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla to gaz cieplarniany, który pochłania ciepło, podobnie jak para wodna. Razem byłyby w stanie uwięzić jeszcze więcej słonecznego ciepła, tworząc gęste, kłębiące się chmury na niebie, niemalże jak na Wenus, z tą różnicą, że nie byłyby kwaśne. Ta gruba warstwa obłoków również przyczyniłaby się do ocieplenia powierzchni planety. W końcu Ziemia nagrzałaby się tak bardzo, że życie na niej stałoby się nie do zniesienia. Tylko najbardziej wytrzymałe stworzenia przetrwałyby tak wysokie temperatury, na przykład te, które zamieszkują pustynie. Pomimo opadów, które w przeciwieństwie do pierwszego scenariusza nie ustałyby, rośliny miałyby trudność z przystosowaniem się do nowego i gorącego środowiska. Te z chłodniejszych rejonów planety jako pierwsze by zwiędły i wyginęły, a potem poddałaby się również fauna klimatu umiarkowanego, a na końcu tropikalnego. I znów Ziemia zamieniłaby się w jałową skalną kulę, tylko tym razem przegrzaną, a nie zamarzniętą. Odległość naszej planety od Słońca, jej nachylenie, prędkość obrotu wokół własnej osi, orbita, po której krąży wokół gwiazdy, a nawet obecność Księżyca na niebie – to wszystko jest kluczowe dla życia na Ziemi. Gdyby na przykład nie była ona nachylona względem Słońca, na równiku byłoby niemiłosiernie gorąco, a na biegunach potwornie zimno. Pory roku przestałyby się zmieniać, dzieląc Ziemię na pasy wiecznego lata i wiecznej zimy. Przy obecnym nachyleniu i obrocie nasza planeta nagrzewa się równomiernie z każdej strony, tak jak mięsko narożnie. Jedna strona ogrzewa się w Słońcu za dnia, a druga w nocy się schładza. Gdyby nie następowały dobowe zmiany, prawdopodobnie mieszkalibyśmy tylko w tych rejonach, gdzie panowałby wieczny zmierzch. Wyobraźcie sobie tylko życie bez tych cudownych wschodów i zachodów Słońca. Może niech lepiej pozostanie tak, jak jest, dobra?